Witam Was serdecznie. W tym miejscu znajduje się gniazdo os i za chwilkę będę je likwidował. To co tutaj zostało, wciągnę jeszcze do odkurzacza. Pozostałą część zapryskam chemią i na tym będę kończył swoje zlecenie. Tutaj mamy gniazdo, w całej okazałości tutaj był jeszcze mały element, on został już wciągnięty przed odkurzacz. Tutaj jak widać larwy się jeszcze ruszają, więc tak na chwilkę, tak naprawdę za chwilę z tego wyklułyby się nowe owady. Tu jest tak zwany czerw odkryty, te larwy, które się ruszają i czerw zakryty. I to jest powiedzmy jeden plaster, a tutaj znajduje się drugi plaster. I tak na szybko licząc, jak sobie byśmy to chcieli policzyć, to tak naprawdę z tego gniazda mogłoby się wykluć około myślę 100 kilkudziesięciu owadów i za chwilę to gniazdo by rosło, rosło i rosło. W tym zleceniu to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do oglądania moich kolejnych odcinków ze zwalczania os i szerszeni i widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia i cześć!